Od wielu już lat witam każdego klienta dokładnie w pierwszy dzień współpracy. Zdradzę Wam małą tajemnicę, no bo nie ja to robię, tylko robi to za mnie automat. Bo tak naprawdę zautomatyzowaliśmy większość wysyłanych przez nas szablonowych maili w firmie. I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Kanał Robota Robota, czyli jak automatyzować, żeby się skalować. Siemanko, Marcin Kamiński z tej strony. Ten od automatyzacji. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, jak zautomatyzowaliśmy wysyłanie większości szablonowych maili w naszej firmie, czyli o automatyzacji maili szablonowych wysyłanych w dokładnie określony dzień współpracy będziemy dzisiaj sobie opowiadać, bo to była jedna z pierwszych naszych automatyzacji, którą wdrożyliśmy tak naprawdę już chyba w 2015 roku, więc warto by było o niej właśnie zrobić ten pierwszy odcinek. Ta automatyzacja ogólnie bardzo pozytywnie wpłynęła na naszą firmę, bo nie tylko zaoszczędziliśmy bardzo dużo czasu, w sumie to niepoliczalną ilość czasu już, ale też przede wszystkim nie musimy pamiętać o wysyłaniu pewnych wiadomości, takich jak na przykład przywitanie klienta. I jak sama nazwa wskazuje, czyli automatyczne maile wysyłane w określony dzień współpracy, jest to po prostu szereg wiadomości automatycznie wysyłanych w dokładnie określony dzień współpracy. Czyli przykładowo pierwszy dzień ja witam klienta, w sensie tak naprawdę nie ja, tylko wysyłany jest ten mail z automatu dokładnie w pierwszy dzień współpracy. Dokładnie trzeciego dnia współpracy wita się z klientem opiekun i ten mail też idzie automatycznie. W czwarty dzień wysyłamy automatycznie dane dostępowe każdemu klientowi do naszego panelu administracyjnego, czy też panelu klienta. A dokładnie w 180 dniu każdy klient dostaje od nas maila, w którym pytamy go o opinię na temat naszej współpracy. Co musieliśmy tak naprawdę zrobić, żeby zautomatyzować ten proces, czyli żeby zautomatyzować te szablonowe wiadomości? Tak naprawdę musieliśmy wykonać cztery rzeczy, cztery kroki. Pierwsza rzecz, czy też pierwszy krok, to jest tak naprawdę zapisanie do bazy danych daty dołączenia do nas klienta, no bo musimy wiedzieć, ile już z nami klient jest, żeby wysyłać w odpowiedni dzień tego maila. Druga rzecz to jest skrypt do wysyłania wiadomości e-mail, czyli bardzo podstawowa funkcjonalność. Najlepiej wysyłać maile poprzez SMTP. A trzecia rzecz to jest cron, czyli tak naprawdę wykonywanie jednego zadania w cronie, bo cron tak naprawdę uruchamia nam każdego dnia wysyłanie tych maili, czyli skrypt, o którym przed chwilką wspomniałem. I tak dla przykładu, my uruchamiamy sobie z automatu o 6:30 każdego dnia dodawanie do kolejki właśnie tych maili automatycznych i w związku z tym wspomniałem też o kolejce, no to tutaj warto wspomnieć o dodatkowym skrypcie do kolejkowania tych maili, bo jeżeli mamy ich dużo, a w pewnym momencie zrobiło nam się ich dosyć sporo każdego dnia, w związku z tym, żeby nie wpadać czy też do spamu, czy też żeby nam się skrzynki nie pozapychały, uruchomiliśmy sobie serwer Redis, który nam służy właśnie głównie do kolejkowania tych wiadomości. No i czwartą, ostatnią rzeczą, równie prostą co poprzednie, jest zorganizowanie sobie prostego formularza, który zawiera tak naprawdę trzy pola: temat, treść oraz dzień wysyłki. I dzięki temu formularzowi możemy zapanować nad tymi naszymi automatycznymi mailami, możemy nimi zarządzać, możemy dodawać te wiadomości, edytować je, ale też je personalizować, bo w wiadomości możemy używać też zmiennych, które pozwolą nam na przykład przywitać po imieniu klienta, czy też wygenerować odpowiedni link do na przykład briefu. Ta prosta automatyzacja tak naprawdę ma bardzo dużo zastosowań, bo za jej pomocą możemy nie tylko wysyłać zwykłe takie informacyjne maile, ale również możemy przesyłać różnego rodzaju dane, na przykład do naszego panelu klienta, czy też zbierać różnego rodzaju dane, na przykład brief, wysyłając brief dla content managera. Wystarczy, że ustawimy sobie w tej automatycznej wiadomości, czyli w naszym formularzu de facto dzień wysyłki, ustawimy treść, temat, klient wtedy dostaje specjalny link w tej wiadomości, uzupełnia brief,
a to wpada tak naprawdę bezpośrednio do naszej bazy danych, a content manager jest tylko informowany, że właśnie w tym momencie klient uzupełnił brief i może go sprawdzić i się z nim zapoznać. Ale też można pójść o krok dalej i te zebrane dane w bardzo prosty sposób przetwarzać, w sposób automatyczny. Na przykład zebrane dane z briefu możemy wyświetlać naszym copywriterom, którzy piszą właśnie dla tego klienta jakąś treść, dzięki czemu ta treść najprawdopodobniej będzie znacznie wyższej jakości. Czy też idąc jeszcze dalej, można na przykład wykorzystać GPT do stworzenia z automatu całego artykułu w oparciu o brief klienta i de facto będziemy do tego dążyć i o tym też sobie rozmawiać w następnych odcinkach. Żeby ułatwić sobie zarządzanie wysłanymi mailami, czy też mieć nad nimi lepszą kontrolę, stworzyliśmy sobie taki dodatkowy widok w panelu administracyjnym, taki dashboard, w którym wyświetlamy sobie kolejkę i takie rozwiązanie też Wam polecam. Kiedy takie rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie? No na pewno wtedy, kiedy działasz według jakiegoś procesu, kiedy wysyłasz bardzo dużo maili szablonowych, kiedy wysyłasz lub zbierasz jakieś dane od klientów, czy też wysyłasz do klientów. Ta prosta automatyzacja to tak naprawdę jest norma w różnego rodzaju aplikacjach webowych, takich nowoczesnych, ale w firmach usługowych dlaczego by tego też nie zastosować, bo działa to świetnie. Podsumowując, żebyśmy mogli raz na zawsze zapomnieć o wysyłaniu szablonowych maili i zyskać bardzo dużo czasu, wolnego czasu, a w szczególności też takich mocy obliczeniowych w naszych głowach, to musieliśmy wykonać prosty skrypt do wysyłania wiadomości, jedno zadanie w Cronie, kolejkowanie, formularz, oraz dodaliśmy do tego jeszcze troszkę personalizacji. Krótki odcinek, bo bardzo prosta też automatyzacja, ale jak nie chcesz przegapić kolejnych, to zachęcam do zasubskrybowania i śledzenia mnie w social media. Pozdrawiam.